jego wierszom i piosenkom. Towarzyszyły nam, gdy kochaliśmy się i gdy rozpaczaliśmy, gdy byliśmy razem i gdy byliśmy samotni, gdy buntowaliśmy się i gdy godziliśmy się na nieuchronność przegrany. Poem mówił o tym, co przeżywaliśmy, o miłości i nienawiści, poszukiwaniu różnymi ścieżkami Boga, uczył nas dojrzałości i czasem gorzkiej mądrości. Od pierwszego pomysłu do tej chwili minęło kilka dni, nie mieliśmy czasu na próby. Nie może być z nami wielu krakowskich muzyków, którzy koncertują teraz w Gdyni, Kaliszu, Katowicach, ale najważniejsze, że jesteście z nami wy i że jest was tylu. Są z nami i będą dla państwa wykonywać Halleluja pani Anna Radwan, pan Robert Kasprzycki, pan Jacek Ostaszewski i chór studentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie pod wodzą Jana Marczewskiego i pod opieką artystyczną profesora Olega Śnicara. Pomysł tego pożegnania spotkał się z niesłychanie gorącym odzewem. Wszyscy przyjmowali go z uśmiechem. W świecie ufajdanym wszechobecną polityką, kłamstwem i agresją pojawiło się coś czystego, prawdziwego, bezinteresowny dar serca. Ideę tę podjęły media, przyjaciele, nie tylko tutaj. Dotarły do nas wyrazy solidarności San Francisco, Wilna, Londynu, Nowego Jorku. Wydarzenie to filmować będą amerykańscy twórcy dokumentalnego filmu opowiadającego o niezwykłej historii tej pieśni, Alleluja. Twórców tych zelektryzowała wiadomość o tym wydarzeniu. Musicie zatem państwo dać z siebie wszystko. Wydarzenie to nieprzypadkowo odbywa się tutaj. Polska jest krajem, w którym Leonard Cohen był kochany najbardziej, bardziej niż w swojej rodzinnej Kanadzie. Początkowo znany tylko w kręgach tajemniczonych, w latach 70. i 80. uzyskał niewiarygodną popularność. Jest to w dużej mierze zasługą Macieja Zębatego, który przetłumaczył i wykonywał ponad 40 jego pieśni, a płyta z piosenkami Cohena Macieja Zębatego sprzedała się w nakładzie ponad 220 tysięcy egzemplarzy. Jak wspomniał kolega, Cohen po raz pierwszy był w Polsce w roku 85. To był ponury czas gnijącego stanu wojennego i on witany tutaj był gorąco przez publiczność Poznania, Gdańska, Warszawy, Zabrza, jako taki herald wolności, który śpiewał to, co bardzo wtedy leżało nam na sercu. Uczył nas tej wolności. Leonard Cohen powiedział kiedyś w jednym z wywiadów, że jestem zawsze rad, gdy ktoś wykonuje moją pieśń. Nie potrafię oprzeć się tej spontanicznej fali radości, gdy ktoś mówi mi, że ma zamiar zaśpiewać moją piosenkę. Jest mi to zawsze miłe. Pieśń idzie w świat i zmienia się, jak wszystko się zmienia. I to jest okej, tak długo jak długo powstające nowe wersje są autentyczne. Ale myślę, że dobra pieśń zawsze będzie się zmieniać. Mówił też o Alleluja, że może to jest dobra piosenka, ale za często wykonywana. Myślę, że to nasze wykonanie będzie zupełnie inne. I na koniec jeszcze taka anegdota. Wspomniano tutaj o Bobie Dylanie. Oni się dobrze znali. Kiedyś spotkali się w Paryżu po koncercie Boba Dylana, pili kawę i Dylan zapytał Cohena: słuchaj, ile czasu ty zajęło ci pisanie Alleluja? Cohen powiedział: 4 lata. Potem przyznał się: okłamałem go, bo to było 5 do 8 lat. I zapytał: a jak długo ty pisałeś piosenkę I and I? Dylan powiedział: 15 minut. I to obrazuje różnicę także między nimi. To, jaką wielką wagę Cohen przywiązywał do swoich słów. On już miał tę melodię, ale szukał tych słów, które najpełniej wyrażą to, co czuje. Kilka płyt, na które chciał umieścić ten utwór, ukazało się bez niego i wreszcie to dzieło powstało i stało się arcydziełem. Teraz wykonamy je
razem. Ja skoro jeszcze jestem przy głosie, to chciałem podziękowania wszystkie stosowne wyrazić dla Krakowskiego Biura Festiwalowego, który zadbało o oprawę tak świetną tego wydarzenia, dla Gazety Wyborczej, która nagłośniła to wydarzenie.